kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o 10 zapachach idealnych na zimną jesień, bo niestety zimna jesień do nas już dotarła. No znowu jak to nagrywam, to jest brzydka pogoda, znowu pada, a więc no tutaj porozmawiamy sobie o zapachach, które rozgrzewają, które są takimi pocieszaczami, które są jednocześnie głębokie, sensualne. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jaka jest moja selekcja zapachów na zimną jesień, bardzo proszę zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Spotykamy się tutaj we wtorki oraz czwartki o godzinie 15. Także jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, lubi tutaj zaglądać, a jeszcze nie subskrybuje, serdecznie zachęcam, aby to uczynić. Też mam anglojęzyczny kanał, jeżeli ktoś chce tam mnie oglądać, no to też możecie tam zasubskrybować. I też zapraszam Was na Instagrama, gdzie pojawiają się dosyć często zapachy, o których jeszcze tutaj nie mówiłam, więc będziecie mogli mieć taką zajawkę, co dobrego na kanale się pojawi. No, także zacznijmy. Pomyślałam sobie właśnie, że selekcja takich 10 zapachów będzie w sam raz. Ja widziałam, że już mnóstwo takich filmików się pojawiło, natomiast no, gdzieś tam to zakiełkowało ostatnio w mojej głowie. Zrobiłam taką listę, no i później widziałam wysyp filmików na ten temat. No ja, wiecie, zbieram pomysły, a później dopiero się zabieram za nagrywanie. No więc to jest po prostu moja taka, wiecie, selekcja zapachowa. Ja dzisiaj z włosami nie mogę totalnie dojść do ładu. Nie wiem, coś mi się nie podoba, coś mi nie odpowiada. No więc pierwszy zapach, jaki polecam na taką zimną pluchę nieprzyjemną, jest to taki pocieszacz. Jest to pocieszacz w formie takiej szarlotkowej jakby, niemalże. No jest to zapach Latafa Camra. Jest to zapach, o którym ja już tutaj na kanale mówiłam, był też osobny filmik, więc tutaj powtarzać się za dużo nie będę. Wiele osób jest rozczarowanych, że nie jest to zapach taki, jak sugeruje butelka, czyli Kilian Angel's Share, że nie jest to klon tego zapachu. No, ja kupiłam ten zapach z myślą o tym, że właśnie nie jest to klon. Wiedziałam, że nie jest to taki, wiecie, no, typowy klon, jest to zapach tylko w typie. Angel's Share to jest jakiś taki daleki kuzyn. Ten zapach, jak dla mnie przynajmniej osobiście, jest lepszy niż Angel's Share. To jest dla mnie zapach szarlotkowy, cynamonowy, oblany takim bardzo wysoko jakościowym, waniliowym puddingiem. Jest tutaj też takie coś, co ja nazywam likierem tonkowym. Tak odbieram przynajmniej ten zapach. Jest przyprawowo, jest kremowo, jest otulająco. Jest niezwykle apetycznie, tutaj w tym zapachu nie mamy jabłek żadnych, natomiast ten efekt pieczonego jabłka może być właśnie spowodowany sporą ilością przypraw oraz daktylami, które znajdują się właśnie w tym zapachu. Ach, ten zapach będzie idealny na jesień, na pluchę, ale też na zimę, na czas takich jarmarków bożonarodzeniowych, także Latafa Camra, jak dla mnie rewelacyjny zapach, za naprawdę niewielką cenę, jak dla mnie tutaj to jest wręcz niszowa jakość, ale to oczywiście każdy musi przetestować na swojej skórze. Wiele osób mi mówiło, że na przykład dla nich ten zapach nie jest odpowiedni, coś ich uwiera w nim. No więc tak jak mówię, zawsze testujemy na sobie. Kolejnym zapachem, który będzie też w klimacie, jest to zapach no o wiele tańszy niż Camra nawet, można tak powiedzieć. Jest to Zara, Sun Desert at Sunset. Jest to zapach, jak wiecie, na którego punkcie mam obsesję. Jest to zapach tak naprawdę jeden z lepszych, na jaki trafiłam w roku 2023. Nie oszukujmy się, niedługo będziemy robili podsumowania perfumowe roku, bo rok się niedługo skończy, ale jeszcze troszeczkę. Sun Desert at Sunset jest to zapach, który jak dla mnie jest bardziej podobny do Kiliana Angel's Share. Tutaj, jeżeli chcecie wiedzieć tak na szybko, jeżeli ktoś nie oglądał filmiku o Latafa Camra, jeżeli macie Sun Desert at Sunset, spokojnie możecie kupić Camrę, bo nie są to te same zapachy. Ten zapach jest gładszą jakby wersją, bardziej taką satynową Kiliana właśnie Angel's Share. Więc jeżeli kogoś uwierają te mocne takie przyprawy właśnie w Kilianie, to myślę, że ten zapach będzie idealny. Ja go uwielbiam, jest to zapach dla mnie niezwykle komfortowy i o dziwo, pomimo że on ma taki właśnie profil cieplejszy, taki wiecie, bardziej balsamowy, właśnie rozgrzewający, ten zapach świetnie sprawdził mi się w upały. I to nie jest tylko moje zdanie, tylko wiem, że tutaj jedna z widzek też mi pisała takie swoje spostrzeżenie, także dosyć ciekawe. Jest to zapach tak naprawdę jak dla mnie w związku z tym całoroczny i zapach, który mógłby być idealną sygnaturą. On jest no niesamowicie apetyczny, też wygładzony. Tutaj też gdzieś jakieś dalekie takie szarlotkowe echa czujemy, ale zdecydowanie mniej jest to prominentne niż w Latafa Camra. Naprawdę przepiękny, przepiękny zapach, bardzo sensualny, także Zara Sun Desert at Sunset, no jak dla mnie rewelacja i jest to zapach stworzony przez perfumiarza, który właśnie
Angel's Share stworzył. Kolejnym zapachem na taką zimną jesień, no jest dla mnie zapach, który właśnie z takim klimatem mi się kojarzy. Kojarzy mi się, tak jak Wam mówiłam, jeżeli mnie oglądacie w ogóle regularnie od dłuższego już czasu, ten zapach kojarzy mi się z takim, wiecie, spacerem po mieście, kiedy jest chłodno właśnie, kiedy jest plucha, no tak jak teraz i wchodzicie do takiej kawiarni, gdzie jest cieplutko, ale jest to kawiarnia taka dosyć stara, z ceglanymi ścianami, być może gdzieś w piwnicy i jest to zapach od Floral Street i jest to Ylang Ylang Espresso. Jest to zapach, który nie będzie dla każdego zdecydowanie. Mamy tutaj dosyć mocną frakcję tej takiej piwnicznej paczuli. Mamy tutaj lekką taką kawowość, jakby takie fusy z kawy, albo pomieszane z taką kawową też, wiecie, mgiełką, chmurką. Także jest to zapach taki kawiarniany dosyć. W tym zapachu mamy tiramisu, w tym zapachu mamy róże, no właśnie mamy paczulę. Mamy kawę, jest to niesamowicie nietuzinkowa kompozycja, więc jeżeli ciekawi Was taki opis, szukacie nietuzinkowego zapachu z różą, nietuzinkowego zapachu kawowego też, no to będzie to zapach dla Was. Nie jest to zapach typowo jedzeniowy, nic z tych rzeczy, tutaj tylko mamy takie, wiecie, w tym zapachu wskazówki, co tam możemy czuć, to gdzieś tam pracuje w naszej głowie, robimy sobie jakieś wyobrażenie, ale nie kojarzy się to dosłownie z jedzeniem, nie pachnie to dosłownie też jak tiramisu, także Floral Street i Ylang Ylang Espresso. Kolejnym zapachem już bardziej jedzeniowym, który niesamowicie fajnie właśnie działa na taką pogodę paskudną, brzydką, zimną. Jest to pocieszacz w butelce i jest to Milano Fragrance Panettone i jest to zapach, który jest moim odkryciem tegorocznym, też można powiedzieć, bardzo pozytywnie ten zapach mnie zaskoczył. Ja zużyłam całą próbkę, co nie zdarza się często, zużyłam całą próbkę na wyjeździe, nie mogłam po prostu tym zapachem się nasycić. Jest to zapach, który pachnie jak keks. Jeżeli wiecie, co to jest panettone, panettone to jest włoska babka, którą właśnie Włosi jedzą w okolicach Bożego Narodzenia. W TK Maxie widziałam, te babki właśnie w okolicy Bożego Narodzenia się pojawiają, one są takie wysokie, w takim kartoniku, często te kartoniki są bardzo ładne. Takie właśnie świąteczne i można też komuś na przykład taką babkę podarować właśnie w okresie Bożego Narodzenia. Także panettone pachnie jak nasz rodzimy keks, czy tam ta babka panettone, to już jak kto chce. I ja, tak jak Wam mówiłam, byłam sceptyczna co do tego zapachu ze względu na jego nazwę. Myślałam, że to jest takie zwykłe ciacho, wiecie, ulepne, słodkie. No i jest to zapach faktycznie ciastowy, czujemy to ciasto takie słodkie. Czujemy ten wypiek, że się tak wyrażę. I są tutaj też kandyzowane owoce, jest gorzka skórka pomarańczy, która jest kandyzowana, ale jest jednocześnie gorzka. W tym zapachu jest też pewna czystość, także jest to zapach taki, no niby oczywisty, ale zupełnie nieoczywisty. Przepięknie nosi się właśnie w taką pogodę brzydszą, chłodniejszą. Ja powiem Wam, że nie mogę się nasycić tym zapachem. No on jest po prostu jak kolejny kawałek serniczka, a w tym przypadku tutaj kolejny kawałek keksa, kiedy wiecie, siedzicie w czasie świąt i sobie myślicie, a coś jeszcze byśmy zjedli, co jeszcze bym zjadła, to jest właśnie to. No ja słodyczy nie jem na co dzień w ogóle, natomiast no kiedy są jakieś tam świąteczne sprawy, sytuacje, no to jak najbardziej wtedy sobie pozwalam. No i to jest właśnie, wiecie, takie w formie perfum, więc tutaj nie będzie to miało żadnych kosztów, wiecie, zdrowotnych ani wagowych, jeżeli komuś na tym zależy, tylko jest to po prostu, no, taka niekaloryczna przyjemność, naprawdę rewelacyjny zapach, przepiękny, bardzo ładnie układa się na skórze, niezwykle mile mnie zaskoczył. Także Panettone, Milano Fragrance, no i butelka, no ja po prostu jestem zachwycona, coś cudownego. Kolejnym zapachem, jaki będzie otulaczem, który jest też niezwykle takim kuszącym zapachem, którego chcecie używać coraz to więcej, którego chcecie psikać coraz to więcej. Jest to wypust marki naszej rodzimej polskiej, jest to Profumo Labo i jest to Tokyo Lunch. Jak wiecie, Profumo Labo jest to marka, która ma głównie w swojej ofercie odpowiedniki, inspiracje, natomiast oni też mają kilka swoich kompozycji takich, wiecie, stworzonych przez siebie po prostu i Tokyo Lunch właśnie jest taką propozycją. Ja ten zapach uwielbiam. Ach, ten zapach ma w sobie szafran, wiśnie, skórę też, ale to skóra, ta skóra jest taka tutaj bardziej jak w Cherry Punk od Room 1015, więc jeżeli komuś się podoba Cherry Punk od Room 1015, myślę, że ten zapach będzie idealny. Ten zapach bardzo mi przypomina też Initio Side Effect, natomiast Side Effect mamy więcej jeszcze takiej
alkoholowości, jakby mamy więcej zawiesistości, tamten zapach jest o wiele mocniejszy. Ten zapach w swojej bazie staje się taki, wiecie co, wiśniowo, leciuteńko, tytoniowo, piżmowy. On jest później bardziej taki czysty, ale nadal niezwykle sensualny. Ten zapach jest sensualny, ten zapach jest miękki, mruczący taki wręcz. Ten zapach, jeżeli mogę porównać jego teksturę jakby, jest tak samo gładki i satynowy jak Sun Desert at Sunset. Więc jeżeli na przykład lubicie ten, to myślę, że możecie sobie spróbować właśnie Tokyo Lounge. Dla mnie rewelacja, naprawdę przepiękna, przepiękna kompozycja. Ja wiem, że to jest hit w ogóle chyba marki Profumolabo, także ja Wam serdecznie polecam. Bardzo, bardzo uzależniający i tak jak mówię, kiedy się nim psikniecie, to za jakiś czas macie ochotę na więcej i więcej, żeby ciągle czuć to otwarcie, które jest tak upojnie wiśniowe, upojnie wiśniowe, właśnie leciuteńko tytoniowe, bardzo takie luksusowe, no tak jak mówię, takie bardzo relaksujące, ale jednocześnie też sensualne, uwodzicielskie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to ja polecam. Dla celów transparentności mówię zawsze, że mam afiliację z Profumolabo, więc jeżeli kogoś interesuje ten zapach, możecie skorzystać z linka w opisie. Oczywiście to nie jest obowiązkowe i Profumolabo teraz ma nowości, kilka. Ja teraz te nowości testuję i niedługo wrócę do Was z filmikiem na temat tych nowości. Powiem Wam, że jest sztos. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ja bardzo, bardzo tą markę lubię. Nie dlatego, że mam jakiekolwiek, wiecie, afiliacje czy korzyści, tylko po prostu, jak dla mnie, szczerze powiedziawszy, jest to marka jedyna w Polsce, która ma tak piękne buteleczki, jeżeli chodzi o zapachy. Marka oczywiście inspiracyjna, odpowiednikowa, ale też no świetne zapachy w ogóle mają. W środku i na zewnątrz cała oprawa, ja bardzo, bardzo lubię, bardzo mi się to podoba. Kolejnym zapachem na chłodną, zimną jesień jest, no oczywiście nie mogło go tutaj zabraknąć, Stash od Sary Jessica Parker. Dla mnie to też, podobnie jak Ilang Ilang Espresso, jest to jesień w butelce po prostu. Ta sama sytuacja, chodzimy sobie po mieście, wchodzimy do ciepłej kawiarni, do ciepłego miejsca, czujemy jak się rozgrzewamy, wchodzimy z tej pluchy, z tej wilgoci takiej przejmującej i po prostu rozgrzewamy się. Zapach piękny, ciepły, drewniany, bardzo taki przytulny, jak taka posiadówka też przy kominku, nie wiem, przy grzejniku, coś takiego. Ten zapach pachnie dla mnie jak stara, szlachetna szafka z trunkami, bardzo szlachetnymi też. Rewelacja, uwielbiam ten zapach, jest przepiękny, uniseksowy. Jeżeli macie szansę gdzieś dorwać, to zachęcam, żeby to uczynić. No już coraz trudniej go dostać, ale widziałam, że jakieś tam rzuty gdzieś tam na stronach były jakiś czas temu, więc być może jeszcze dostaniecie. Ja mam zapas tego zapachu, bo no po prostu uwielbiam go, jest przepiękny i na szczęście dla siebie ja tutaj ogórków nie czuję kiszonych, czy tego koperku z ogórków. Wiem, że wiele osób czuje, natomiast ja na szczęście nie czuję tego. Rewelacja, przepiękny, ale to już wiecie, że ja też po prostu uwielbiam. Kolejnym zapachem idealnym na taką zimną, jesienną pogodę będzie Palo Santo od Carner Barcelona. Jak wiecie, ja tą markę uwielbiam. To są zapachy dla osób, które nie chcą mieć mega mocnych perfum, mega polaryzujących perfum, natomiast chcą mieć perfumy oryginalne i właśnie dokładnie takie jest Palo Santo. Powiem Wam, że jeżeli na przykład By The Fireplace od Margieli jest dla Was za mocne, Palo Santo będzie idealne. Jest to zapach delikatnie drzewny, delikatniutko mleczny, w tym zapachu jest mleko, więc no tutaj trzeba przetestować. Na niektórych skórach mleko nie gra dobrze. Mamy tutaj wetywerię, która nadaje leciuteńkiej takiej kwaskowości, leciuteńkiej, naprawdę leciuteńkiej, ale też dużej orzechowości, muszę Wam powiedzieć. Jest to zapach taki mleczno-orzechowo-kwaskowy. W bazie mamy też tonkę. Jest to zapach cieplutki, jest to zapach otulający, niezwykle oryginalny. Są to, jak zawsze się śmieję, ludzie za granicą, którzy wyjechali gdzieś, wiecie, na zimowe wakacje, tak można powiedzieć. Bardzo luksusowo, jak dla mnie, pachnie ten zapach, bardzo oryginalnie. No i właśnie bardzo otulająco, także Palo Santo, no jest to naprawdę świetny zapach. No tutaj ja myślałam, że ten zapach będzie pachniał tak idealnie jak to kadzidełko Palo Santo, jak to drzewo, które palicie, które robi taki efekt kadzidełka. Dobra, nie będę tutaj to wgłębiała. Ja mam w ogóle takie drewienko, ale z czego nie paliłam nawet. Samo to drewno troszeczkę podobnie pachnie, natomiast tutaj mamy coś więcej. Tutaj mamy mleko, właśnie wetywerię, naprawdę, naprawdę coś rewelacyjnego. Jeżeli chodzi o takiego otulacza od Carnera, to drugim otulaczem mógłby być Elborn albo Amber Del Sur.
Oba przepiękne zapachy, też bardzo ciepłe. Natomiast myślę, że Palo Santo jest takim też no jednocześnie bardzo fajnym poprawiaczem humoru, czymś takim apetycznym, lekko nawet gourmand, można powiedzieć. Natomiast nadal są to no oczywiście perfumy, nie jest to nic takiego typowo jedzeniowego. Także Carner Barcelona Palo Santo. Kolejnym zapachem na zimną taką pogodę, pluchę nieprzyjemną jest Eliza, Girl of Now. Jest to zapach migdałowy, tonkowy, z kwiatem pomarańczy, bardzo taki jasny, bardzo taki ożywczy, ale jednocześnie idealny taki do sweterka, idealny otulacz. On jest taki, no tak jak mówię, taki bardzo radosny, ale jednocześnie gurmandowy leciutko, naprawdę coś takiego nietypowego, znaczy nietypowego, no jeżeli lubicie zapachy, tak jak mówię, w stylu Black Opium, La Vie Belle, myślę, że ten zapach będzie gdzieś tam w Wasze gusta uderzał. Nie jest to absolutnie to samo, natomiast gdzieś tam ten zapach korzysta z tego popularnego DNA, takie mam wrażenie. No, ale jest to zapach sam w sobie, jest to zapach sam w sobie oryginalny, także jak dla mnie warto skorzystać, warto używać właśnie jesienią. Projekcja w ogóle i trwałość tego zapachu są naprawdę rewelacyjne, jak na mainstream, ja jestem zachwycona. Także Girl of Now, Eliza, kolejnym zapachem z tańszej półki też znowu jest zapach od Yup i jest to Yup Le Bon. Powiem Wam, że naprawdę wącham bardzo dużo zapachów. Jak wiecie, testuję, ciągle testuję, wącham nisze, uwielbiam nisze. Ten zapach jest niezwykle oryginalny sam w sobie też. Jeżeli ktoś szuka na przykład czegoś tańszego niż Tardes od Carner Barcelona, myślę, że ten zapach może się pojawić na jego lub jej radarze. Dla mnie to jest w ogóle zapach uniseksowy, bardzo ładny. On ma w sobie troszeczkę wiśniowości jakby, troszeczkę takiej ciepła sporo, czystości, no właśnie taka wiśniowość, migdałowość, tam wiśniowość, migdałowość pochodzi od tonki, której jest tutaj naprawdę bardzo dużo. I ta tonka najbardziej wychodzi w bazie, więc jeżeli lubicie takie migdałowo-wiśniowe zapachy, myślę, że Yup Le Bon będzie idealny. No on jest takim też fajnym rozgrzewaczem, naprawdę coś nietuzinkowego i jeżeli boicie się aldehydów, bo w tym zapachu są aldehydy, zobaczycie na piramidzie zapachowej na Fragrantice, że aldehydy się tam pojawiają, nie macie się czego obawiać. Ten zapach też nie pachnie w ogóle staro w żaden sposób. On powstał w latach 90. czy w 89., już teraz nie pamiętam dokładnie. Natomiast jak dla mnie jest to zapach bardzo ponadczasowy, niedrogi, także no na takie chłodne dni też bardzo, bardzo polecam Yup Le Bon. Także to jest to. I ostatni zapach, jaki tutaj chcę Wam polecić, jest to zapach dosyć mroczny, ale też świetnie otulający w taką chłodną jesień. Klixong od Une Nomad. Naprawdę przepiękna róża, bardzo też no taka nietypowa, taka wiedźmowa wręcz. Właśnie to jest taka wiedźmowa róża, o, przepiękny zapach, ma on w sobie sporo mroku. Ja bardzo, bardzo lubię ten zapach właśnie za to. Jest tutaj róża, jest tutaj labdanu, mamy też w bazie żywicę. Jest to taka żywiczna róża, nie jakaś tam, wiecie, leciutko drzemikowa, nic takiego, nic tutaj nie ma takiego, wiecie, radosnego, frywolnego. Tutaj jest ciężar, tutaj jest mrok, jest to róża taka, wiecie, w kolorze ciemnego bordo, jest to taki welur w kolorze ciemnego bordo, tak pachnie dla mnie ten zapach, naprawdę jest niesamowicie, niesamowicie oryginalny. Ja Wam powiem, że ten zapach klimatem przypomina mi Mardi Gras od Olympic Orchids. Ja kiedyś na temat tego zapachu miałam recenzję, mam małą próbkę. Naprawdę jest to zapach bardzo mroczny, taki wiedźmowaty i ten zapach dla mnie ten klimat przywołuje. To nie jest kompletnie to samo, natomiast jeżeli tutaj chodzi o klimat, to zdecydowanie tak. No, Une Nomad Klixong, rewelacja. Naprawdę jest to jedna z lepszych kompozycji tej marki. Jest trudno wyłonić mi tak naprawdę osobiście faworyta, bo lubię naprawdę bardzo dużo zapachów tej marki. Uważam, że każdy tam może znaleźć coś dla siebie. Macie delikatne kwiatowce, macie właśnie coś bardziej orientalnego, ciężkiego, macie praniowe też zapachy, więc dla każdego coś miłego. Natomiast Klixong zdecydowanie tutaj wybija się spośród tych zapachów. Ja, jeżeli jeszcze nie wiecie, mam afiliację też z Une Nomad, link w opisie też jest afiliacyjny i możecie 10% zniżki dostać.
na zakupy na oficjalnej stronie z Uninomad. Tak właśnie to chciałam powiedzieć, z kodem Miss Potocki 10, wszystko będzie w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani, to ja zachęcam. Kliksong. Także to by było na tyle, 10 zapachów na zimną, nieprzyjemną aurę jesienną. Dajcie mi znać, jakie są Wasze typy, czy któryś z tych zapachów macie, poznaliście. Będę bardzo ciekawa. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!